że szukamy ludzi kompetentnych, z inicjatywą. I patrząc na to z perspektywy tego, co robię sam na co dzień, wiem, że w firmie, która ma pewne zasady, normy, żeby uzyskać pewne stanowisko, czy awans, czy miejsce, które chcielibyśmy robić, bądź rzecz, którą chcielibyśmy robić, musimy o to zabiegać. Musimy spełnić, tak jak Rafał ładnie powiedział, parę KPI i zwykle wcześniej o tym rozmawiamy z przełożonym. W firmach rodzinnych takie osoby są szukane. Takie osoby są wyławiane i jest im proponowany awans, którego bardzo często się nie spodziewają, bo właśnie zauważają te relacje miękkie. Osoby, które współpracują w rodzinach, w firmach rodzinnych, to są osoby, które są właścicielami i nie widzą problemu przed stworzeniem może nowego działu, być może powiązaniem z nową firmą. Na pewno nie mają problemu z tym, żeby ktoś stał się kierownikiem, dyrektorem, prezesem, co w korporacji nie idzie w tej parze, bo często zdarza się, że jest dyrektor, który jest no nie do przeskoczenia, no chyba, że mu się zdarzy nieszczęśliwy wypadek i zwolni się wakat. Także zachęcam do tego, żeby spojrzeć na to troszeczkę szerzej, że firma rodzinna to jest miejsce, gdzie możemy nabrać doświadczenia, możemy też coś współtworzyć i być traktowani jak ludzie, a nie jak numerek. Ja mam 32001, także bardzo mi było miło. Dziękuję, oddaję głos. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, nasz panelista. Chciałem jeszcze jedną rzecz dopowiedzieć, która może być ważna dla młodych ludzi. Mianowicie bardzo często w rekrutacjach, jak mamy wielu kandydatów, no to zdarza się, no potrzebujemy dwóch, jest czterech i którego wybrać. To wierzcie mi, że doświadczeni pracodawcy będą zawsze wybierać tego, który coś potrafi zrobić z wiedzą, bo zdobywanie wiedzy jest miłe, wspaniałe, no, no można jak w oceanie wyławiać ogrom, ale wieloryb ten tlen potrafi wybrać z wody i my wybieramy kogoś, kto ma jakąś pasję. Przykład może być, że zupełnie oderwany, no ale sportowiec, który no nie ma zamiaru dalej trenować już, ale miał pasję, potrafi pracować nad sobą, no to kogo bierzemy? I jest wspaniałym pracownikiem. Czyli każdy cokolwiek, zaangażowanie i efekt efekty z uzyskanej wiedzy coraz częściej mają przeogromne znaczenie, nie tylko same kompetencje, ale co my z tymi kompetencjami zrobiliśmy. Czy coś, może to być sportowe osiągnięcie, każde inne. Aktywność i co z tego wynika. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, tam jest prośba o głos. No, będzie dobre dwie minuty, albo może nawet dłużej. Zapraszamy. Najpierw refleksja, a potem coś w rodzaju sugestii do naszych panelistów. Najpierw refleksja. Nie, refleksja będzie poprzedzona podziękowaniem kierowanym pod adresem pana profesora Blichlego i organizatorów, dlatego że nieszczęsto się zdarza, żebyśmy na sympozjach mieli tak dużo czasu na wypowiedzi i zadawanie pytań. To było możliwe między innymi dzięki temu, że dyscyplina czasowa była przestrzegana. No i ale przy tym prompterze to jasne. Łatwe. I tutaj muszę się z Państwem podzielić pewną moją frustracją i pewnym bólem, dlatego że ja od początku byłem orędownikiem wysłuchiwania młodych ludzi. Zwróćcie Państwo uwagę, że mówimy wprost i nie wprost o rekrutacji i zachęcaniu młodych ludzi do tego, żeby przyjrzeli się i rozważyli możliwość budowania swojej przyszłości zawodowej w firmach rodzinnych. Ale tak naprawdę nie zapytaliśmy tych młodych ludzi, a jaka jest ich perspektywa.
I to mnie prowadzi do pewnej sugestii pod adresem panelistów, bo z moich doświadczeń jako dydaktyka wynika, że ludzi młodych trzeba o pewnych rzeczach poinformować i do pewnych rzeczy przekonać. A dopóki nie będzie wewnętrznej motywacji odnośnie przyszłej drogi kariery i nie będzie takiego wewnętrznego przekonania w młodych ludziach, to podejrzewam, że nasze działania są skazane na wyniki suboptymalne. I ostatnia refleksja. Bardzo dziękuję pani Marii, jeżeli nie przekręcam pani imienia, za to, że wprowadziła tutaj przykład swoich bliźniaków. Bo muszę przyznać, że... Przepraszam. Pani Agata, przepraszam. Pani Agata pięknie to powiedziała, ponieważ to jest, uważam, bardzo mądra myśl, którą trzeba byłoby chyba podnieść na zakończenie tego panelu. Nie ma miejsc lepszych i gorszych. Nie wolno przeciwstawiać firm rodzinnych korporacjom, dlatego że i jedno, i drugie środowisko może tworzyć bardzo atrakcyjne perspektywy dla młodych ludzi. I tutaj wstrzymywałbym się przed jakimkolwiek wartościowaniem i bardzo pani dziękuję za ten wątek, bo on pięknie ukazywał, że siła leży w różnorodności. Siła leży w różnorodności i tylko my, naszym zadaniem jako dydaktyków, powinno być ukazywanie pewnych perspektyw młodym ludziom, a pokazywanie pewnych mocnych i słabych stron i powiedzieć: proszę, to jest twój wybór. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Tak, bardzo dziękuję. Ja myślę, że tutaj pan mówił o zaangażowaniu, motywacji, która jest potrzebna młodym ludziom. Ona jest potrzebna wszystkim. I tak naprawdę to jest najtrudniejsze do tego, żeby właśnie zbudować tą wewnętrzną potrzebę jakiegoś działania. Można powiedzieć górnolotnie, uskrzydlić ludzi. A ludzie uskrzydleni góry przeniosą i nie trzeba ich przy tym pilnować, nie trzeba ich do tego zachęcać, nie trzeba ich zanęcać, nie trzeba ich zaganiać, trzeba ich uskrzydlić. I tu bardzo piękną taką sentencję napisał Saint-Exupéry. Jeżeli chcesz zorganizować wyprawę morską, nie wysyłaj ludzi do lasu po drewno, z którego zbudujesz statek, ale naucz ich tęsknić za bezmiarem oceanu. I to jest ta największa sztuka, jaką można dokonać w stosunku do swojego zespołu, czy to jest zespół pracujący w firmie komercyjnej, czy to jest zespół wykonujący innego rodzaju zadania, to właśnie to taka głęboka motywacja jest niezwykle ważna i przy okazji moje trzy grosze tutaj przemycę. Otóż firmy, które tak bardzo stawiają na tą wewnętrzną motywację i którym się to udaje robić, ostatnio nazywane są firmami turkusowymi, tak je nazwał Fryderyk Laloux, ale to, co one robią, to właśnie jest to uskrzydlenie ludzi i proszę Państwa, to się daje robić. To brzmi niezwykle poetycko, filozoficznie, enigmatycznie i wydaje się, że to jest może utopia. To się daje robić, to się dzieje również w Polsce i takich firm jest coraz więcej. Ja spotykam około 100 takich firm wśród moich słuchaczy rocznie od 3 lat. I mam takie radosne poczucie, że grupa tych ludzi, którzy rozumieją, na czym polega praca zespołowa, którzy potrafią właśnie doprowadzić do tego, że pracują z ludźmi uskrzydlonymi, że ta grupa rośnie. Zapraszam do wypowiedzi. Dzień dobry, Jan Gargul. Ja sobie pozwolę na siedząco. I chciałem właśnie powiedzieć o tej studenckiej perspektywie. Ja jestem dopiero na pierwszym roku i to matematyki, także tutaj delikatnie nie ekonomii. Witam kolegę matematyka wobec tego. Przyjmuję przywitanie bardzo ciepło, ale niestety z matematyki chyba będę rezygnował. Ale to już jakby inny temat. Ale ja też byłem 20 lat cukiernikiem, więc daje się potem wrócić. Chciałem powiedzieć o tej studenckiej perspektywie i właśnie jak chodzi o ostatni panel. Ostatni panel w końcu mnie zainteresował. To znaczy
Poprzednie dwa panele jak najbardziej oczywiście uważałem na nich i dowiadywałem się, jak to wygląda z tej perspektywy firm rodzinnych, jak to faktycznie wygląda, jak chodzi o sukcesję i tak dalej. Nie znałem tego tematu, to mnie wprowadziło, ale ostatni panel zainteresował jako studenta, ponieważ pokazał tą studencką perspektywę. Była mowa o tych stażach, była mowa o tym doświadczeniu pracy i zastanawiam się, czy przypadkiem kolejność paneli nie powinna być zgoła inna i czy ten panel trzeci nie powinien być panelem pierwszym, żeby faktycznie zainteresować od samego początku. To jest nevrati, jak mówią tutaj niedaleko za granicą. Tak więc to była pierwsza rzecz, a więc ta studencka perspektywa. A druga rzecz to faktycznie był tam przykład tych emocji, to znaczy pokazanie, czym się różni korporacja i numerki i czym się różni firma rodzinna i bycie sobą, jak to jedna z pań podkreślała. I dopiero na tym przykładzie, takiej praktycznej perspektywie pani tutaj zajmującej się hotelarstwem, jakby wtedy dopiero zrozumiałem, jakie to są często relacje i myślę, że to, o ile nie chcę demonizować korporacji, samemu mam styczność z korporacją niecało 3-miesięczną, że tak się wyrażę, zrezygnowałem, ponieważ uznałem, że to faktycznie nie jest dla mnie. I w tym momencie, gdy zostaliśmy zapytani przez pana Rafała Kunaszyka, czy bylibyśmy chętni na staż w firmie rodzinnej, to ja też chciałem odpowiedzieć, że tak, no bo czemu nie, to nie jest gorsza firma. Ale już 5 minut później, gdy była mowa o tych emocjach, ja się zreflektowałem, że jakby to jest bardzo dobra odskocznia od tych numerków, które mi się okropnie nie podobają i od tej ery jakby dehumanizacji delikatnie i takiej chorej optymalizacji tego wszystkiego, no takie domena korporacyjna. A więc, że faktycznie w firmach rodzinnych jest inaczej i że to jest faktycznie fajna alternatywa. I tak słowem tylko zakończenia, na pewno każdy tutaj pracując, będąc pracownikiem, a nie szefem, chcę mieć jednak jakby tą relację, nie powiem, że jak najbardziej luźną, ale taką przynajmniej ludzką. I myślę, że reklamując firmy rodzinne, naprawdę powinno się stawiać bardzo na tą emocjonalną, ludzką perspektywę tego biznesu. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Może chciałbym tutaj w refleksji powiedzieć, że stanowczo nie należy dzielić świata na pomiędzy złe korporacje i dobre firmy rodzinne. Po pierwsze, są rodzinne korporacje, Auchan jest korporacją, jest rodzinną firmą, Walmart jest rodzinną firmą, IKEA jest rodzinną, są olbrzymie, globalne korporacje, które są firmami rodzinnymi, a także są bardzo małe firmy, w tym rodzinne, które są bardzo złymi firmami, w takim właśnie sensie, że ludzie są zasobami, numerkami, każdego można w każdej chwili szurgnąć, więc to nie od tego, od formuły prawnej zależy fakt, czy firma jest dobra, czy zła. Ja znam dobre turkusowe korporacje, jedna z nich funkcjonuje w Polsce, nie jedna zresztą, ale ta jedna, której mogę powiedzieć, to jest firma Sodexo, to jest firma, która zajmuje się taką globalną, kompleksową administracją, obsługą budynków. No i tam na przykład prezes znany jest z tego, że on nie ma swojego biura. Nie ma takiego pokoju, gdzieś napisane prezes. Prezes przychodzi i rozgląda się rano, gdzie jest jakieś wolne biurko, zawsze któregoś pracownika nie ma i tam siada. I dzięki temu rozmawia codziennie z innymi ludźmi, codziennie jest blisko nich. Proszę bardzo. Ja chciałam powiedzieć jedną rzecz, a taką refleksję, która mi się nasuwa, ponieważ to, że kończycie uczelnię, to, że kończycie kursy, ja nie wątpię. To, że sobie poradziliście, też tego doświadczam podczas rozmów rekrutacyjnych. Ale chciałabym wam prosić o jedną rzecz. Bądźcie odważni i nie poddawajcie się, ponieważ z moich kilkuletnich doświadczeń mogę śmiało stwierdzić, że to młode pokolenie
niestety, jeśli popełni jeden błąd, poddaje się. To nie jest tak, że nikt nie popełnia błędów. My też kiedyś się uczyliśmy. Ja na etapie rekrutacji, kiedy odbywa się 3-miesięczny zazwyczaj okres próbny w mojej firmie, daję nowo zatrudnionym osobom książkę do przeczytania, kto zabrał mój ser. Polecam każdemu przeczytać tą książkę, ponieważ wtedy doświadczycie, że nie zawsze wszystko potrafimy. Musimy popełnić kilka błędów, żeby się nauczyć. Ale nie jest sztuką powiedzieć, nie wyszło mi, przepraszam, rezygnuję, ale jest sztuką powiedzieć, nie wyszło mi, czy może mi pan, pani wskazać kierunek, w którym dalej mogę się rozwijać. I tego wam serdecznie życzę, bo nawet teraz się denerwuję, kiedy na co dzień rekrutuję, ale sama staram się w tych młodych ludziach powiedzieć, że w dzisiejszych czasach to, że się poddacie, to nic nie znaczy. To, że tak naprawdę się potkniecie, a pójdziecie dalej, to wierzę, że za kilka lat to wy będziecie w tym miejscu, w którym ja jestem w dniu dzisiejszym. Dziękuję bardzo. Rafał Kunaszyk prosi o głos. Firmy rodzinne są bardzo mocno zakorzenione. To decyduje, że nie tylko my mówimy o naszych pracownikach, ale mówimy o rodzinach naszych pracowników i rodzinach rodzin naszych pracowników. I tu się pojawia jedna ważna rzecz. W kontekście tej perspektywy studenta, my się nie znamy. I oczywiście my możemy się umawiać na praktyki i to będzie ten krótki czas przejścia. I albo się uda, albo się nie uda. Ale często przedsiębiorcy mówią, to jest czas za krótki. Więc być może z uczelniami należy wejść w ten obszar, który myślę, że też się wiąże z tym obszarem Open Eye Economy, czyli wspólnego działania społecznego, środowiskowego. Bo to są te wzajemne relacje, które budujemy. Ja myślę, że to mogłoby być tym zaczynem. Bo przecież przez drobne działania, sadzenie drzew, o których dzisiaj tu mówiliśmy, albo lesie, działaniu społecznym, charytatywnym, ale takim bliskim, nie często przez duże, ogromne kampanie, tylko też rzeczy takie lokalne. My możemy budować relacje i my się wtedy poznajemy. I to jest chyba ten pierwszy punkt zaczepienia, który buduje rzecz, o która pojawiła się na początku w ogóle tej dyskusji o firmach rodzinnych. I ona powinna wrócić. Zaufanie. Bo jeżeli ja mam pracownika, któremu mogę ufać, to znaczy, że on może różne błędy popełniać, ale ja mu pozostawię i ten majątek do dyspozycji i to, co on robi. Jemu może się coś nie udać, ale ja wiem, że to nie zrobił czegoś celowo, że to nie wynika z jego braku odpowiedzialności, tylko doświadczenia, które zdobędzie. A jeżeli coś mu nie wyszło, to znaczy, że zdobył doświadczenie i dzięki temu on już coś umie. I to jest bardzo istotne. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, tu jest głos. Tomek Brzesteski, Hitachi, także korpo. Nie planuję bronić korporacji, może troszeczkę. Parę anegdot, jeśli mogę. Jakaś taka konkluzja. My jako Hitachi współpracujemy z profesorem Hausnerem z Wydziałem GAP, tworząc ten nowy kierunek studiów dualnych i podobną rzecz robimy z Technikum Ekonomicznym w Wieliczce, gdzie przychodzą do nas praktykanci w trzeciej, czwartej klasie, mają 18-19 lat, na 3 miesiące w trzeciej klasie, 3 miesiące w czwartej klasie. To nie są ich praktyki obowiązkowe, robią to podczas wakacji. No i wydawałoby się, że skoro przychodzi taki 18-latek do korpo, no to cóż on może robić? No będzie wklepywał pewnie, no pewnie duże prawdopodobieństwo. I miałem ostatnio właśnie takiego ciekawego człowieka. On w trzeciej klasie, tu w Nowym Sączu, razem z kolegą wygrali konkurs na stworzenie jakiegoś business case'u. To było po praktykach u nas. I przychodzi do niego lokalny biznesmen, mówi, wiesz co, ja ci to sfinansuję, mi się to podoba, zróbmy razem biznes. A ten młody chłopak mówi, wie pan co, ja panu dziękuję, ale nie, ja wolę wrócić do Hitachi. Mam inny przykład, tak, gdzie osoby przyszły do nas praktyki i potem się spotykam. Mówię, to co, robimy coś dalej? A on mówi, Tomek, bo oczywiście na ty, jak to w korpo. Wiesz co, to chyba nie jest moja droga, także przepraszam, ale nie. Ja mówię, wiesz co, ale nie ma sensu przepraszać. Tu chodzi o podejmowanie świadomego wyboru. W dzisiejszych czasach młodzi ludzie często podejmują wybory losowe. Przykładowo, jeśli mogę, krótka anegdotka kolejna ze swojego życia. Byłem dobry z matematyki, więc okej, to nie pójdę do liceum. Gdzie pójdę? Do Technikum Elektrycznego z Gorzowa Wielkopolskiego. Tam matematyka, no w technikum się chyba przyda. Umiałem wyliczyć równanie,
5 niewiadomych, spolaryzować tranzystor. Z teoretycznych przedmiotów miałem bardzo dobre oceny. Praktycznie nigdy, co zbudowałem, elektronicznego nie działało. Kupowałem tak z desperacji gotowe układy, że tylko musiałem włożyć kondensator za jakąś nóżkę, coś tam zlutować, też mi nie działało. Ale po technikom elektrycznym, jako elektronik, gdzie powinien iść? Na Politechnikę. Więc aplikowałem na Politechnikę. Przez przypadek w okolicy się okazało, że rekrutują do Uniwersytetu Europejskiego w Frankfurcie na dodrom ekonomię, kulturoznawstwo i prawo. No, kulturoznawstwo, prawo, nie do końca matematycznie, może ekonomia. Poszedłem na ekonomię, na szczęście nie na tą Politechnikę, bo tam się nie dostałem na szczęście. I skończyłem jako ekonomista, myślę, spełniony. Gdybym był elektronikiem, byłem bardzo blisko, myślę, że miałbym życiowy problem. I dowiedziałbym się w wieku 20 kilku lat, że to nie jest moja droga. Więc klucz mojej wypowiedzi, eksperymentowanie, porównywanie, tak? Więc my w ramach naszej współpracy, to jest 12 przedsiębiorstw, będzie ich 17, po to, żeby ci młodzi ludzie mogli porównywać. Tylko cały czas to będzie porównanie w ramach korporacji. 17 różnych, ale jednak korporacji. Więc dlaczego ja zachęcam, żeby spróbować korporacji, żeby spróbować firm rodzinnych i żeby każdy mógł świadomie podjąć tą decyzję, jak ma lat. 18, 19, 20, nie 26. Także też dziękuję za ten głos, że nie wartościujmy, gdzie jest lepiej, gdzie gorzej. Jest po prostu inaczej. Jeżeli to nie jest wasza droga, to myślę, że ani pani się, ani pan, ani nikt z firm rodzinnych, ani ja z korpu się po prostu nie obrazimy, bo uszanujemy świadomy wybór. Dziękuję. Dziękuję bardzo, więc ja na koniec tylko zakończę takim optymistycznym akcentem, proszę państwa, ponieważ pan mówi o matematyce. Otóż dlaczego ja zostałem matematykiem? Bo nie zdałem egzaminu z matematyki na Politechnikę, w związku z czym nie zostałem elektronikiem. Zostałem matematykiem i jestem bardzo z tego powodu szczęśliwy. Proszę.